Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj na pierwszy odcinek z serii Top Model Men. Tutaj mamy uczestników, a tutaj znajduje się dom, w którym będą oni mieszkać. Słuchajcie, także co? Mamy tutaj siedmiu uczestników i jedną fotografkę. To na samym początku przejdę do galerii i powiem, jakie osoby stworzyły dla mnie tych właśnie Simów. A więc mamy pierwszego uczestnika. Nazywa się on Daniel Lipton. Tutaj mamy wszystkie informacje na temat osoby, która go stworzyła, która modyfikowała, więc przeczytam pokrótce opis. Daniel Lipton to młody, pewny siebie mężczyzna, niebojący się wyzwań, czekających go w programie Top Model. Wysportowaną sylwetkę zawdzięcza miłości do sportu. Już od dzieciństwa lubił grać w piłkę i biegać na długie dystanse. Obecnie dalej rozwija swoją pasję, ale jak to z młodymi ludźmi bywa? Potrzebuje zmian. Jako towarzyski i charyzmatyczny Sim postanowił spróbować Swoich sił w modelingu, bo w końcu do, świat, do odważnych świat należy. Także to jest pierwszy uczestnik. Następny uczestnik to Amadeusz Davison. Nie wiem, czy dobrze czytam, daj mi znać, kochana, yy, czy poprawnie. A więc tak, Amadeusz jest typowym romantykiem, uwielbia eleganckie ubrania i marzy o karierze modela. Swoją fryzurę potrafi układać godzinami, aby spodobać się dziewczynom. Jest wysportowanym i wesołym facetem. Kandydat numer 3 jest to Maciej Czereśniak. Maciej to elegancki mężczyzna, lubi planować, zawsze jest zorganizowany, jest bardzo krytyczny wobec siebie. Jeżeli nie zrobi czegoś idealnie, denerwuje się, lubi imprezować, ceni w ludziach oryginalność i pomysłowość. Czwarty uczestnik, diego Vega. Diego Vega Latynos urodził się w Hiszpanii, mieszkał ze swoją wielką rodziną, ale gdy kumpel wyjechał, on też postanowił to zrobić. Kolejny, piąty uczestnik jest to Bruno West. Też daj mi znać kochana, czy dobrze czytam nazwisko, czy może przeczytać West. Bruno od małego chciał przyczynić się do polepszenia świata. Praca Drwala nie była mu pisana. Postanowił on pomóc swoim biednym rodzicom finansowo i wystartować w programie dla początkujących modeli. Szósty uczestnik to Max Wazowski. Max pochodzi z bogatej rodziny, jego rodzice siedzą w branży modowej, więc od najmłodszych lat chodził na pokazy mody, ale zawsze marzył o modelingu. Odstawił jednak to marzenie na bok, ponieważ chciał zostać prawnikiem. Studnia, studnia, studia prawnicze okazały się jednak błędem i nie wyobrażał sobie siebie non stop pod krawatem. Postanowił spróbować swoich sił jako model i spełnić swoje dziecięce marzenie. A ostatni zawodnik, tym razem bez opisu, jest to Stanisław Słonie. I na koniec fotografka nazywa się Dominika. Aparat Dominika zawsze uwielbiała robić zdjęcia. Gdy została pełnoletnia, wyjechała ze swojego rodzinnego miasta i chciała zacząć karierę fotografa. Jej marzeniem jest zostać fotografką w show Top Model Men. Czy jej się uda, czy spełni swoje marzenia? A więc się udało, więc. Moi kochani, poznaliśmy już uczestników, teraz pokażę Wam dom. Dom pobrałam z galerii, w środku jednak go poprzerabiałam. Jeżeli chodzi o nazwę, będzie się on pewnie nazywał Top Model Men, ale w każdym razie ja się nazywam na originie Grand Paula i tam szukajcie, na pewno udostępnię go Wam w galerii. Więc zaczynamy oczywiście. Czerwony dywan prowadzi nas do wejścia, i środek tutaj mamy logo programu. Diament i facet, no wiadomo, czeka na naszego wygranego wielka kariera. Tutaj jakiś dywanik, tak, tak. I wchodzimy tutaj, taki salon. Proszę bardzo, tu są zdjęcia różnych modeli, a właściwie są to obrazy. Ja to sobie z galerii pobrałam. Ktoś to malował na podstawie zdjęcia. To nie są mody i tak dalej. Tutaj jakieś kanapy, tu, 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 tu. Następnie mamy jakiś stolik i przechodzimy do kuchni. Kuchnia jest taka, dalej również stół i dalej mamy taki kącik wypoczynkowy. Następnie, co się dzieje jeszcze z drugiej części domu? Tutaj mamy taką małą siłownię, wiadomo, jako modele muszą dbać o formę. Pokażę Wam tutaj, słuchajcie, tak, <grych> przez okno. Tak wygląda ta siłownia, tutaj jakaś mała toaletka się znajduje mogę Wam ją nawet tak pokazać, tu jest. E, tutaj jest na razie wolny pokój, zobaczymy, co z nim zrobimy. Na dół jest zejście oczywiście do studia, ale lecimy na górę, żeby pokazać Wam, jak wyglądają pokoje. Więc na samym początku mamy tutaj przedpokój, na nim znajduje się tutaj taki kącik rozrywkowy, czyli jakiś bar, konsola dj więc pewnie imprezy będą w domu. Następnie tutaj mamy pokój dla fotografki, Dominiki, aparat, tu jest jej prywatna łazienka i obok znajduje się od razu pokój naszych modeli. Pokażę Wam tutaj na wysokich ścianach, jak to wygląda tutaj jest szafa, lustra, jakie żeby mogli się przeglądać, oczywiście łóżka. Półeczki, różne ich pierdłki i tak dalej. Tutaj również mają pozasłaniane okna, bo wiadomo, fani mogą tutaj pod domem wyczekiwać, a żeby chociaż w sypialni mieli troszeczkę prywatności, także tutaj wszędzie się logo przewija, oczywiście manekiny, i tutaj też taki mały kącik odosobniony. Mamy tutaj też jakieś wieszaki z ubraniami, wiadomo, muszą się chłopaki często przebierać. Jeżeli chodzi o korytarz, tak on wygląda. I następnie przechodzimy do kącika, który jest takim kącikiem artystycznym. Jak widzicie, tutaj trochę do malowania trochę do rzeźbienia. Zobaczymy, co nasi modele będą robili, na co będą mieli ochotę. Oj, tu coś nie domalowałam, ale cóż, później to zrobię. W każdym razie tutaj jest łazienka. No łazienka, łazienka, musi być tutaj dużo pryszniców, dużo kibelków, żeby każdy mógł tutaj się ogarnąć. No i następnie mamy taki kącik wypoczynkowy na górze z kominkiem. Dalej jest... Y i jak widzicie, taki tarasik, taki balkonik. Tutaj nic specjalnego się nie dzieje i schodzimy jeszcze na dół. Wam pokażę, co na zewnątrz jest. Tutaj też są poustawiane różnego rodzaju kanapy. Mamy tutaj również grilla. Kolejny grill jest tutaj. Razem ze stolikami. Następnie mamy tutaj kącik wypoczynkowy i kino. Mogą sobie oglądać kino. Tutaj jakby ktoś chciał sobie jakieś roślinki się zająć ogrodnictwem, to oczywiście jak najbardziej. I z przodu mamy wannę z hydromazażem, kilka stolików. No i słuchajcie, jak jesteśmy już w środku, schodzimy do dołu i zobaczymy, co na dole. Już wam pokazuję, na dole mamy studio fotograficzne. Tak ono wygląda. Ja w tym studiu za bardzo nic nie będę robiła, ponieważ musimy mieć dużo miejsca na wieszanie obrazów. Także tak, to jest jeden obraz sobie wisi, niech wisi. Tu ogólnie wzięłam kilka pomieszczeń, które jeszcze nie są dostępne dla naszych uczestników, ale na pewno z dnia na dzień będą tutaj jakieś nowe atrakcje dla nich, także jak na razie tylko łazienka jest dostępna, też, też jakiś bar. Także słuchajcie co, możemy zaczynać rozgrywkę. Simowie mają wolną wolę, także zobaczymy zaraz, co będą robić. Tutaj możemy się im przyjrzeć z bliska, tutaj już pierwszy poleciał i kolejny, i kolejny, kolejny. Dzisiaj jest dzień zapoznania, będą dzisiaj się poznawać, będą sobie razem gadać, ale również będą dzisiaj zdjęcia testowe. Także tak w takich codziennych ubraniach swoich będą mogli się pokazać naszym widzom, naszym ludziom, którzy będą na nich głosować, aczkolwiek dzisiaj nikt nie będzie odpadł, wiadomo, tutaj yy, na razie jest luźny czas, tutaj oczywiście do telewizora wszyscy zasiadają, co się dzieje, oj, muszę chyba przenieść ten obraz, albo go zmniejszyć, bo mi tu wystaje, wiecie co, chyba trzeba go gdzieś później <grym> wsiądzie do wyposażenia, bo on tak wystaje to dziwnie wygląda jak z ziemi, wystaje obraz, to okej. Okay. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, czterech facetów, a reszta gdzie? Na górze. Halo! To miało być dla fotografki. Patrzcie, oni wbili tutaj do niej. Trzeba od razu ich wygonić. Przecież to jest spokój fotografki, chłopaki! Na razie, podchodzimy tutaj, podchodzimy. Złamał zasadę, słuchajcie, nasz Diego na komputerze nie można siedzieć. No ale cóż, no tak, nie, tak to się stało, nie zostali dopilnowani. Także chłopaki. Myślałam, że zablokowałam właśnie te drzwi tylko dla Dominiki. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Chłopie, wychodź, wychodź. Idźcie się tam integrować, nie wiem dlaczego tylko wy tutaj siedzicie. Reszta tam y, pięknie, ładnie się integruje. Już zamykamy te drzwi, zablokuj drzwi dla wszystkich, dom wszystkich wyjątek Dominika. OK. No i inaczej tu nie wejdą. Tak mi się wydaje. Chyba nie. Dokładnie, no tylko jedne są tutaj drzwi. Także spoko. No i chciałabym, żeby właśnie podeszli tutaj również się e, integrowali, usiąść sobie. No, słoń jednak tutaj, a nie, słoń tu jest, e, tylko nie ma tutaj Daniela Liptona. E, słuchajcie, na razie będę tutaj się myliła. Wiadomo, jak to jest, bo poznajemy dopiero co uczestników, no ale myślę, że z biegiem czasu będzie jak najbardziej, już wszystko poznam. Zobaczymy, jak tam ich relacje. Czy już z kimś tutaj zagadali, czy już kogoś znają? A no, no, tutaj coś tam, jakieś relacje się tworzą, proszę bardzo, jakaś charyzma i tak dalej. No to może skorzystamy sobie tutaj z tego, że chłopcy fajnie się integrują i poprosimy naszą fotografkę o zejście na dół i będziemy tutaj robili zdjęcie pierwszej osobie, czyli Maksowi Wazowskiemu. Mam nadzieję, że nie będę mówiła Fazowski, bo Fazowski taki youtuber. No, także słuchajcie, zobaczymy jak on będzie wyglądał na chodkach. Jest on taki dosyć specyficzny, wiecie, tatuaże, taka hipsterka trochę, taki hipsterski styl. Faceci sobie tu gadają, jak najbardziej, coś tam porabiają, a nasza fotografka już czeka na dole, więc poprosimy, żeby zrobiła zdjęcie dokładnie i wybieramy Maksa. Jako pierwszy uczestnik od razu go zaznaczy, że już zdjęcie ma zrobione. Patrzcie, jaki on fajny ołówek, Max. No, także ciekawe. Patrzcie, jak się ustawił. Dzisiaj totalnie luźne zdjęcia, także mogą robić, co chcą, jak chcą się ustawiać i tak dalej, i tak dalej. Jednak myślę, że takie ustawienie byłoby lepsze. Zrobimy może mu taki bardziej portret. Niech ma. No, także dajcie znać, co myślicie o Maksie Wazowskim. Pierwsze zdjęcie. Zrobimy cztery zdjęcia dla każdego Sima. Niech ma. Niech tutaj skorzysta z tej okazji, że że jest pierwszy i może teraz wracać do chłopców, do chłopców, do facetów, znudzony! No, Mm, cecha snob, usiądź sobie tutaj do facetów, twoich kolegów i Bruna. Poprosimy, żeby Bruno przyszedł. No, słuchajcie, tak jak mówię, ja nie będę mówił, jak to jest moim faworytem, więc proszę tutaj, żeby nie było żadnych spekulacji, bo ja i tak nie powiem, więc tutaj, nie, żeby nie było żadnych rozkmin, że kogoś bardziej wola, kogoś mniej. Oczywiście, dla każdego są równe szanse, a poza tym to wy decydujecie, kto przychodzi, kto odpada. W tym odcinku robimy tak, tak jak było w pierwszym odcinku, top model babskim, że po prostu pierwszy dzień to jest dzień testowych zdjęć i osoba, która otrzyma najwięcej głosów, po prostu będzie bezpieczna w kolejnym odcinku, a dopiero w kolejnym będą takie prawdziwe zdjęcia do eliminacji. Jestem ciekawa właśnie, jak będzie wyglądał Bruno na zdjęciach. Prosimy, żebyś zrobiła mu zdjęcie. Dzisiaj na zwykłym tle totalnie. Bruno, chodź. Bruno tak się odróżnia, no nie? Taki drwal, no poznaliście jego historię, także tak wygląda. W sumie powiem wam, oj przepraszam, chciałam to inaczej zrobić, oj, no cóż, zaraz to poprawimy. Takie będzie jego zdjęcie, chciałabym jego troszeczkę tutaj rączki, spracowane ręce ująć na zdjęciu. Myślę, że jest spoko, no także jest trochę inny niż wszyscy. Myślę, że do takiego świata modelingu troszkę od niego odstaje, ale, ale ma ten potencjał, prawda? Nie każdy musi się zajmować modelingiem, żeby zostać modelem. Niektórzy mogą, mogą robić zupełnie co innego. Proszę bardzo, tutaj Daniela Liptona mamy i on tu jakieś pompeczki robi. No i poprosimy naszego latynosa Diego Vega na dół do zdjęć. Chodź, chodź. Chyba to usuniemy, bo będzie cały czas nam grało. A, nasza fotografka ciągle chce do komputera. Może chce sprawdzić jakieś newsy fotograficzne, zobaczyć, co tam się dzieje. Nie wiadomo, nie wiadomo. Ty nie idź tam na górę, gościuwa. Wraca. Co się stało? Patrzcie, ten jest e, Stanisław Słoń. Jest pobudzony. Mhm. Czereśniak, pewny siebie. Każdy jakiś ma tutaj swoje nastroje. Pewny siebie, Max. A dalej Diego schodzi na dół i poprosimy właśnie o fotki. Zrób zdjęcie grupowe dorosły. Jakie grupowe? Jej, 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 Jeszcze raz. Zrób zdjęcie i Diego Vega. Gdzie on jest? Tutaj. Dobrze, zaznaczam tutaj, żeby było od razu, że są zrobione zdjęcia. Hm, taka poza. Chciał chyba pokazać swoją muskulaturę, bo jak widać przypakowany trochę jest ten co? Zrobimy mu takie zdjęcie. W sumie fajnie to wygląda. Fajna poza. Słuchajcie, tutaj Diego miał jeszcze taki zarost, ale usunęłam, bo nie chciałam, żeby wszyscy Simowie mieli jakby taki sam zarost, a naprawdę większość miała. Jednemu też delikatnie zmieniłam fryzurkę, także mam nadzieję, że twórcy się nie będą gniewali z tego powodu. Proszę bardzo, tutaj podejść. I co się dzieje tutaj z Amadeuszem? Amadeusz ćwiczy. Chciałbym, żebyś przestał, żebyś ubrał się w strój codzienny, bo właśnie dzisiaj w strojach codziennych robimy zdjęcia i poprosimy Ciebie na dół. No i fotografka, jak zwykle, tutaj świruje świru, świru. Do telewizorka chce iść, dobra, zrób zdjęcie. I poprosimy tutaj Amadeusza. Amadeusz blondyn pierwszy blondyn dziś na zdjęciach. Diego zrobione i Amadeusz już leci na dół. Dokładnie tak. Taki elegant, jak widzicie, sweterek tutaj narzucony. Fotografka już na ciebie czeka. Co się u Daniela dzieje? Daniel czeka w kolejce. O, zobaczcie, pokazał sw swoją fryzurkę. No, ja mu tutaj delikatnie zmieniłam fryzurę. Ten zarost miał, więc mu zostawiłam, bo stwierdzam, że tak trochę zupełnie inaczej wygląda. Jakby miał, wiecie, blond, to zupełnie by go zmieniło. Także kolejna y, poza, taka boczna, że tak powiem. No dopiero się wprawiają, wiadomo, no nie wszyscy tutaj mają doświadczenie z modelingiem, nie każdy próbował swoich sił przed aparatem, przed kamerą, także no tutaj trzeba dać im szansę, żeby, żeby się dostosowali, pogodny jest, siadaj. No i tak jak mówię, teraz poprosimy Liptona, który dzisiaj robił pompki, to wyczaiłam, gadają sobie, oglądają telewizję, podejdź tutaj, no i fotografka oczywiście, robimy zdjęcie. Diego, oj, nie Diego, przepraszam. Dlaczego ja mylę? No tak, trochę podobni są, taka opalenizna, wiecie. Daniela Liptona, Lipton, Lipton. Mm -hmm. Lipton teraz będzie. Co tam robicie? Nie, nie gadaj z fotografką, widzicie? Chciał się przyjaźnić z nią. Siadaj z chłopakami, pogadaj, zagadaj tutaj. Żartuj o politykach. Takie męskie żarty, wiecie o co chodzi. Czy Lipton nam zmierza? Dokładnie, a fotografka gdzie? Czeka już na zdjęcia. No, i proszę bardzo, no jednak ten Diego tu chciał do nich przyjść. Nie wiem o co chodzi, czemu tutaj przychodzisz, ale dobra. Mam nadzieję, że się nie w kadr nie wrzuci tu. <śmiech> <śmiech> nie przeszkadzaj fotografce. Powiem Wam, że na takiego lowe lasa tamina. Hej laska. <laughs> Troszkę oddalimy go. Lipton. No, wiecie, ja mogę mylić ich na początku, także mi się trochę Lipton z Diego kojarzy, nie wiem dlaczego. Dobrze, takie trochę oczy przymknięte, jak widzicie, no ale to jest jego poza. To jest jego wybór, dokładnie. Także Lipton jest zaznaczony i teraz słonia, prosimy tutaj, żeby słoń przyszedł, ale trzeba go też przebrać, bo jednak chcemy ich naturalne środowisko, ich codzienność. Siadaj i gadaj tutaj koło kolegi, no. Poznaj go, właśnie, musicie się poznać. Faceci i słonia poprosimy, żeby... O, słoniaki umieśniony. wiecie co, po tym garniakiem się tak trochę ukrywał. Nie myślicie, że nie było widać? Dobra. Zmień strój codzienny. Jeden jeszcze poprosimy i tyle. Mhm. Fotografka czeka? Nie. Fotografka ciągle do komputera. Nie chce się tu integrować z facetami. Nie wiem dlaczego. Zrób zdjęcie. Słoń czeka na foty. Śmieszne nazwisko, co? No, ale takie, takie ma. Nie wybrał sobie tego, prawda? Taki jego los. Słoń, przybierasz się? Oj nie. Dobra, już, 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 już. No i niestety tutaj usunęłam, więc jeszcze raz zrób zdjęcie. I słoń, słoń, słoń. Wiecie co, powiem wam, że bardzo fajny pomysł z tym, że wy mogliście robić postacie. Bardzo mi się to podoba i na pewno przy kolejnych seriach będę częściej z tego korzystać. No i słoń mi się kojarzy z takim człowiekiem z sukcesu, z takim biznesmenem trochę, więc jego poza takie jestem zwycięzcą. No i taki słonik, przymknął oczka. No, przedostatnie zdjęcie, bo jeszcze został nam... Czereśniak. Dokładnie czereśniak to zupełnie taki kontrast dla słoniak. By ich obok postawić, to wiecie. Jeden inny, drugi inny. Dobra. Słonik na górę pobudzony jest. A, widzicie to. No i poprosimy teraz pewnego siebie, jak on tam Maciej. Maciej czereśnik chyba tak. Maciej. Mhm. I robimy mu zdjęcie. Ostatnie zdjęcie na dziś. Mam nadzieję, że się postara Maciej. Czekamy tu na niego. Schodzi. Ten dom trochę wielki, więc zanim gdzieś tam przejdą, to trochę minie, wiecie o co chodzi, no ale. Ale staramy się, żeby było wszystko fajnie, wszystko przyjemnie, także mamy tutaj czas. Dzisiaj jest niedziela, czyli dzień na zapoznanie. Powiedziałabym coś innego, ale nie wszystkim może się spodobać to określenie na niedzielę. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, możesz napisać w komentarzu. sorki musiałam się napić, bo już mi troszeczkę w gardle zasycha. I tak. Mhm, pokaż. Poza? Ktoś to robił, chyba Lipton robił taką pozę, ale zresztą jak powiesimy zdjęcia, to będzie wszystko, wszystko jasne. Teraz go tak skadrujemy, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. I zdjęcia naszych uczestników są zrobione. Poczekajcie chwilę, ja powieszę je na ściany. Okej, okay, moi kochani, mamy zdjęcia, więc powiem pokrótce na czym polega głosowanie. Mianowicie piszemy w komentarzu pod tym filmem pełne imię i nazwisko uczestnika, który najbardziej Wam się podobał. No i wtedy oddajecie na niego głos. Możecie oddać na kilku w Simów głosy, także bez problemu. I Sim, który otrzyma najwięcej głosów po prostu będzie bezpieczny w kolejnym odcinku, ale również zapraszam Was na mojego Facebooka, gdzie odbywa się głosowanie Facebook a tam osoba, która otrzyma najwięcej głosów, po prostu otrzyma dodatkową nagrodę. Także tak. Pokażę Wam na samym początku fotki. Pierwsze zdjęcie ja będę czytać, bo jeszcze nie znam ich wszystkich do końca. Mamy Maxa Wazowskiego. Tak on wygląda. Druga poza to Bruno West albo West. Trzecie mamy Diego Vega. Czwarty Amadeusz Davison. Piąty Daniel Lipton. Szósty Stanisław Słoń. I siódmy Maciej Czereśniak. Dokładnie tak. Więc słuchajcie, nasi simowie są już po zdjęciach. Na pewno czują ulgę z tego powodu. Jestem przekonana, że tak jest. Może poprosimy e, tutaj o zatrudnienie jakiegoś, e, jak to się tam nazywa, żywieniowca. Dokładnie. Jakiegoś DJ-a sobie na górze też weźmiemy. Poprosimy też e, miksologa. I... Zatrudni obsługę, DJ, zawodowiec niech będzie tym razem. No i tutaj zaraz się pobawimy. A co wy tacy rozbawieni? Ten tutaj Diego już ćwiczy, chce, żeby forma była zachowana. Oczywiście jest też tak, że siłownia musi być, więc na pewno będą tutaj pakować. Muszą być w dobrej formie, mieć dobre sylwetki, więc tak, max rozbawiony. Bruno rozbawiony, Diego rozbawiony, Amadeusz szczęśliwy, tutaj szczęśliwy szczęśliwy. I jeszcze czereśniak jest pobudzony, choć tutaj jakieś romantyczne. Cecha romantyk! Czy on tutaj coś z kimś romansuje? Chyba nie. Ok, zobaczymy sobie teraz, jak tam ich kontakty. Czy w ogóle przyszedł do nas ktoś jakiś tam o żywieniowiec jest? Czekam jeszcze na DJ-a. Nie, DJ już jest. A co to za fryzura? Ale fajna czapka, dlaczego ja nie widziałam czegoś takiego w Simsach? Skąd się taka czapka wzięła, ale zobaczcie, ta baba wygląda jak manekin. Biała. O, jest bardzo rozbawione, żeby nic się z nim nie stało, słuchajcie, bo wiem, że od tego można umrzeć. O, cholerka. Dobra, słuchajcie, ja poproszę, żebyście Wy sobie tutaj potańczyli. Po co będziecie siedzieć? Ne, 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 tańcz. Dobra, wszystkich poprosimy. Chyba nie, chyba, że zrobimy tak. Utworzymy sobie grupę. Działania utwórz grupę i sobie wszystkich dodamy z domu i tak będzie nam łatwiej takie moje triki słuchajcie i podchodzimy wszyscy razem na górę tam jakieś e, umiejętności komediowe no i tańcz razem tańczymy tańczymy mam nadzieję że tutaj zaraz przyjedzie miksolog do nas i że będzie fajnie ale ta czapka mi się spodobała kurczę żeż ja jej nie widziałam dziwna sprawa jakiś taki strój w ogóle co ja jakoś zapominam o tych ubraniach powiem szczerze dobra mam tutaj dj zawodowiec gra maksa mamy wszyscy lecą dokładnie dokładnie Patrzcie jak fajnie po schodach, fajnie to wygląda jak wszyscy tak razem, o już jakieś umiejętności taneczne, a ten co? W jakichś dresach? Lipton? No dobra, robi co chce, każdy się przebiera jak chce, fajnie żeby na zdjęciach po prostu byli w swoich strojach codziennych i tyle, także zaczynamy imprezkę! Poprosiłam tutaj o taniec grupowy, DJ-kę wygonili, nie wiem o co tu chodzi, wszyscy się teraz żegnają, dziwna sprawa, dobra może chodźcie coś zjeść koledzy moi, a ja nie jesteście głodni, może tutaj do łazienki. O, patrzcie jakie piękne tutaj a ten jaki skupiony, zobaczcie każdy ma inny nastrój, rozbawiony całe szczęście, że przyszło jemu to przeszło te wielkie rozbawienie, co tutaj prześwituje na siłowni już są tutaj tańczą, to nieźle <grym>, a co to za babka kurde miksolog, przyszła nam tu biega, no o co tu chodzi taka impreza dzisiaj miała być a tu dupa blada, że tak powiem no także troszkę się nie udało, to jakieś drinki Przyjdzie tutaj, czy nie przyjdzie? Chodźcie, tańczcie razem wszyscy! Zapraszamy na parkiet i po potańcówa leci! Mam nadzieję, że ta mikselożka za tu przyjdzie. Może Dominika aparat by ogarnęła tą mikselożkę, żeby tu nie biegała. A nie, idzie na górę całe szczęście. Jestem mega zadowolona. A tak, więc tak to. I zaczynamy wixę. dzisiaj będziemy się poznawać. I będziemy tutaj razem świrować. Z Bruno najlepsze kontakty ma, widzę. też dlatego, że oni jako pierwsi mieli te zdjęcia i najdłużej siedzieli razem. Bruno, mm -hmm, z Maxem, dokładnie. Jak tam się dzieje u Diego? Diego z Danielem, dobre. No właśnie tak ja będę ich mylić trochę. <ścoughs> Szczerze mówiąc, mi się oni razem kojarzą. i tak mniej więcej porównuję ze Stanisławem, ok? Mhm, mm a z kim ten czereśniak? Daniel, Daniel tutaj jest popularny, widzę wśród, wśród ludzi, ale to dopiero początki, więc wiecie o co chodzi. Zaraz jakiegoś drineczka się napijemy, więc niech babka tutaj robi. O się myśli. Dobrze, dostaniesz hajs. No pewnie widzi tutaj, że chata na bogato. Mam nadzieję, że żadni fani tutaj się pod domem nie ustawiają. No, jak najbardziej wszystko tutaj fajnie się składa, także no, z fotografką to coś zagadujesz. Rozumiem, rozumiem. Musicie się wszyscy razem poznać tutaj, żeby wspólnie, fajnie się razem pracowało. Także co moi drodzy. Nasi modele zaczynają imprezę, a tutaj na pewno sobie do rana pobalują. Ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to kciuki w górę i oczywiście zapraszam do głosowania tutaj w komentarzach i osoba, która otrzyma najwięcej głosów, będzie bezpieczna w kolejnym odcinku. Jak również głosowanie na Facebooku i osoba, która otrzyma najwięcej głosów, dostaje nagrodę specjalną od Facebookowiczów. Oczywiście mój Facebook znajdziecie w opisie filmu. Gram Paula Facebook się nazywa. Także tak, jedzonko tu jest gotowe, aczkolwiek nikt go na razie nie je, więc sobie pochowamy do lodówy, żeby się nie popsuło, na pewno nam się przyda na przyszłość i tutaj się fajnie razem bawimy. Dziękuję za oglądanie, Buziaki. do Zobaczenia, pa pa, książki w górę, jeśli się podobało.